Cześć, witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Wam, co możemy zrobić ze zwykłych farbek witrażowych firmy Razor. Zapraszam. W zestawie znajdują się cztery farbki witrażowe, jedna farbka z efektem spękania, jedna farbka do malowania konturu, jeden arkusz ze wzorami, dwie kalki oraz instrukcja obsługi. Bierzemy naszą kalkę, nakładamy ją na wzór, który chcemy otrzymać. Wybieramy farbkę. Ja biorę najpierw tą srebrną do konturu. I zaczynam obrysowywać. Tak wygląda mój obrysowany kwiatek. Jest to na razie kontur i nie wygląda on co prawda najlepiej, ale nie martwię się, ponieważ zostawiam to teraz na 12 godzin, żeby zastygło. Następnie wypełnię to kolorowymi farbkami i będzie wyglądał na pewno lepiej. A później zobaczymy. Teraz wezmę po prostu szklankę i zacznę na niej bezpośrednio rysować.
I tak powstał mi ręcznie robiony świecznik. Oczywiście Wy możecie zrobić różne kształty, kompletnie inne niż ja. Ten zestaw oceniam na 4, ale to dlatego, że bardzo ciężko się wyciska te farbki. Ja musiałam bardzo się wysilić, żeby wycisnąć właśnie kontur, żeby on jako tako w miarę wyglądał. A przez to, że musiałam naciskać, strasznie trzęsła mi się ręka. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dlatego myślę, że 4 jest jak najbardziej adekwatną oceną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia.